Ustawienie godziny i daty w zegarkach Casio G-Shock serii GA100. Na wstępie należy przejść do trybu timekeeping, przyciskając lewy górny klawisz przez około 3 sekundy do komunikatu dźwiękowego i podświetlenia komunikatu w górnym ekranie. Następnie przyciskami z prawej strony możemy przechodzić pomiędzy poszczególnymi opcjami. Warto zaznaczyć, że skrót miasta dla Polski to Berlin, czyli Ber. Przechodzimy dalej przyciskiem lewy dolny pomiędzy poszczególnymi opcjami. Tryb 12-24 godzinny, sekundy, godziny, minuty. Po wprowadzeniu wszystkich zmian akceptujemy pierwszym przyciskiem, czyli A, lewy górny. Akceptujemy wszystko przyciskiem lewy górny, czyli A.